Czy pszczoły chodzą na wrotycz? No pewnie, że chodzą. Mamy tutaj dwie koleżanki. Szukam dalej. Jakieś dziwne biedronki. Chińskie. Na pewno nie za dobre dla naszego środowiska. Tu mamy więcej wrotyczu. Szukam jakiejś pszczoły. O, lata. Jakiś pyłeczek ma. Cześć koleżanko. Niechętnie latają na ten wrotycz, bo ma w sobie substancje trujące, ale widać, że potrzebują czegoś tam i sobie pobierają. Kolejna pszczoła na wrotyczu. To jakaś oska. Ładnie słońce dzisiaj świeci. Jutro ma się pogoda pogorszyć. Co zrobić? Co zrobić? Ciekaw jestem, jak tam wasze dokarmianie. Ja jestem w trakcie. Praktycznie już kończę. Słoikowe dokarmianie. Wam pokażę, jak tu mam. Tak, wiem, tak się nie powinno robić. Jaki ładny kolorek. Super. Muszę się pospieszyć. Jak się pospieszę, to nie zdążę zaatakować tego wiadra. No ale chciałem wam jeszcze pokazać właśnie pszczoły na wrotyczu. Wrotycz jako ziele ludzie stosują do odrobaczania. Podobno co trzeci Polak jest zarobaczony jakimś syfem w organizmie. Każdy powinien sobie pić takie ziołowe no, napary czy odwary z wrotyczu i innych ziół. Ale pszczołom ja bym nie dawał, bo mają w sobie substancje trujące i dlatego one tak rzadko się pojawiają na tym wrotyczu, bo one o tym wiedzą. A nam w takiej ilości to nie szkodzi, jak sobie byśmy tam jakiś napar zrobili. No nic, nie będę tutaj szukał, bo to jest sporadyczny przypadek, ale latają, już wcześniej zauważyłem. Nie chciałem nagrywać, ale postanowiłem, że gdzieś tu wam poszukam. Ładna pogoda jest. O nie. Te biedronki gówniane są. Ach, jak ja tego nie lubię. Nie nazwałbym tego biedronką w ogóle. Nawódź przekwitła. Pasieka obruna trochę urosła. W przyszłości tamte pola będą facelią czy czymś. No, dokarmiam i uciekam na swoją pasiekę. Pozdrawiam.